Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, jak po tytule się już zdążyliście zorientować tego materiału, jest to odcinek bonusowy. To znaczy, dzisiaj moi drodzy, będziemy wykonywać zadania z dziennika, które są w teorii popsute. Ale tylko oczywiście w teorii. Okazuje się, że możemy je jak najbardziej zakończyć. Możemy nawet zakończyć spotkanie przyjaciół, nawet towarzysza, a nawet obu strażników, czyli możemy nawet zostać szefem obozu przed starą kopalnią. Wszystko to dzisiaj zrobimy. Myślę, że zaczniemy sobie od Chromanina. Natomiast nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś bardzo długi. Więc będziemy też posiłkować się tutaj dosyć solidnie cheatami. Od razu wam to mówię, będziemy praktycznie cały odcinek raczej funkcjonować w sposób taki dosyć, bym powiedziała, brzydki. To znaczy, wiecie co, użyjemy multiteleportu. To jest pierwsza sprawa. I teraz tak, obóz sekty, obóz orków, fanatyków, stara kopalnia, nowa kopalnia, do starej kopalni. Moi drodzy, okazuje się, że nasz kochany, piękny Chromanin faktycznie ma przeniesione swoje miejsce bytu. To znaczy, jakby to powiedzieć, mamy różne, jak wiecie, aktualizacje modyfikacji, prawda? Mamy poradniki do konkretnego patcha i prawda jest taka, że ja aktualnie gram na najnowszej wersji. I w związku z tym, w tej najnowszej wersji mamy część rzeczy przeniesione. I w takim oto sposobie możemy znaleźć kolejny Chromanin, czyli Chromanin numer 5, w kanionie troli, co ciekawe, a nie w zatopionej wieży Xardasa. Mówi nam o tym najnowszy poradnik do Mrocznych Tajemnic, który udało mi się znaleźć. Sprawa jest również taka, że ogólnie nasz eremita, który zleca nam zadanie poszukania Chromaninów, daje nam podpowiedzi, gdzie można znaleźć poszczególne Chromaniny. Nie wiedziałam o tym, bo gdybym wiedziała, to już byśmy to dawno zrobili. Przed nami kanion troli. Mamy tutaj też trolle do pokonania i to aż dwa, więc jeszcze troszeczkę expa powinniśmy dostać. Niestety nie mam biegania, ale wydaje mi się, że raczej nie będzie nam ono zbytnio potrzebne. Z takim trollem nie będzie większych problemów. Zresztą jak widzicie, no one są dosyć aktualnie proste, jak na ten etap gry. Pierwszy troll za nami. Oczywiście skóra i kieł. Witam pana trolla numer 2. Po odnalezieniu piątego Chromaninu, który już za chwilę będziemy tutaj w okolicy widzieć, jest on dosłownie tutaj, stara księga. Mamy kolejny Chromanin. Po jego odnalezieniu udamy się do eremity, żeby wysłuchać, co ma do powiedzenia. Będzie to, myślę, dobra sprawa. Natomiast chcę, żebyście wysłuchali, ponieważ nie wiem też, czy jeżeli do niego pójdę, jeżeli do niego nie pójdę bardziej, to czy nam się odpali jedna rzecz. Bo jak tutaj jest akurat bez zmian, czyli Chromanin szósty. Znalazłem twoją księgę. Chromanin szósty jest u Tangora. I nie wiem, czy będziemy w stanie go od niego zabrać, jeżeli nie porozmawiam najpierw z eremitą, więc pójdziemy najpierw do niego. Natomiast teraz przeczytajmy sobie treść piątego Chromaninu. Chromanin światło nadziei. Zapomnienie jest naszą tarczą, a wiedza najpotężniejszym orężem. Siła zrozumienia nie polega tylko na tym, co widać, ale także na tym, co głęboko ukryte i nieodgadnione. Nigdy nie mamy prawdziwego odbicia nocnego nieba z gwiazdami lśniącymi w tafli jeziora. Ucz się widzieć, a nie tylko patrzeć. Wtedy dostrzeżesz jedyną prawdę istnienia. Tak. Teraz tak. Udamy się do eremity. Najwygodniej będziemy mieli z obozu oczywiście fanatyków. Musi być jednak ziarno. Więc zróbmy to. Będzie z nim troszeczkę przydługawy dialog, więc będziecie mogli posłuchać, co nasz kochany eremita ma nam do powiedzenia. Dobrze, że mamy ten system multiteleportingu, boże, to brzmi źle. Po prostu multiteleport. Jest to na pewno dobre. Przywróciłeś męczonemu umysłowi spokój. Przyniosłeś to,
co od wieków należy do mojego pana. Uczyniłeś pierwszy krok na drodze ku gwiazdom. Musisz odnaleźć kolejny znak. Szukaj tam, gdzie zaczęła się twoja podróż. Tak, wciąż podążasz drogą światła. Pamiętaj jednak, śmiertelniku, że słońce daje życie, ale też i śmierć. Kolejny znak odnajdziesz tam, gdzie kiedyś modlitwa dawała śmiertelnikom moc zmiany kryształu. Czuję już pradawną moc, która przenika mój umysł. Nigdy nie odwraca się od tego, który utkał twój los. Promienie słońca wskażą ci kolejny znak. Szukaj w starym zamku, tam gdzie już wkrótce będą ucztować smoki, wieża sięgając za nieba. Tak, znów czuję oddech pradawnego smoka, przewodziłeś strażnika, którego imię zaginęło już w pomroce dziejów. Następny znak znajdziesz wśród istot niosących śmierć. Szukaj tam, gdzie wielka bestia kamienna strzeże. Już wkrótce wiedza o tych, którzy zapomnieli, powróci. Odszukaj śmiertelnika, który ukrywa prawdę o samym sobie. Jest potężny, choć jego serce wciąż broczy krwią. Kiedy go spotkasz, przekaż mu, że pradawni już wkrótce zostaną przeklęci na wieki. Tak, to jest aktualnie wszystko, co eremita miał nam do powiedzenia. My udajemy się do obozu przemytników po ostatni z Chromaninów. Oczywiście mamy teraz bezproblemowe dojście wszędzie, także chodźmy i będziemy mogli powoli już kończyć zadanie związane z Chromaninem i oczywiście z tajemniczym eremitą. Tangor, witam cię serdecznie. Poszukuję pewnej księgi. Podobno jest ona w posiadaniu jakiegoś potężnego śmiertelnika. Pomyślałem, że może ty... Źle pomyślałeś. Odejdź, póki jeszcze możesz. Pewien starzec powiedział mi, że serce tego człowieka wciąż broczy krwią. Że skrywa on prawdę o samym sobie. Za dużo gadasz, chłopcze. To może być dla ciebie bardzo niebezpieczne. Proszę cię ostatni raz. Odejdź. Ten starzec powiedział także, że pradawni zostaną przeklęci na wieki. Skąd to wiesz? Zresztą to nie moja tajemnica. Niech będzie. Oto księga. Być może takie jest właśnie twoje przeznaczenie. A teraz zostaw mnie w spokoju. Oczywiście. Odsuń się! I moi drodzy, w takim oto sposobie mamy ostatni z Chromaninów. Chromanin numer 6. Chyba go znalazłem. W innym, lepszym świecie. Zabiłeś jednego z nas. No, takie dosyć creepy. Chromanin tchnienie przeznaczenia. Jeżeli nasze odbicie jest tylko tym, co chcemy zobaczyć, to stajemy się niewolnikami własnej świadomości. Bądź gotów na walkę, której nie można wygrać. Pamiętaj, że zło triumfuje wtedy, gdy nie robimy nic, aby je powstrzymać. Tak, mamy wszystkie Chromaniny. W takim razie wracamy do naszego kochanego eremity. Obóz oczywiście fanatyków. Widzę, że mogłam w inną stronę to zrobić. No i teraz będziemy mogli zakończyć sobie ten wątek. Powiem wam, że naprawdę bałam się, że to kolejny quest, który jest zbugowany. Natomiast na szczęście okazuje się, że nie. Cóż. Odnaleźliśmy już wszystkie Chromaniny. Pora porozmawiać z eremitą. Odnalazłeś swoje przeznaczenie. Zakończyłeś swoją podróż. Odnalazłeś zaginiony klucz. Teraz odkryję tajemnice pradawnych. Mój mistrz nagrodzi mnie potężną mocą. Mocą pradawnych. Czego tu szukasz, śmiertelniku? Widzę cię po raz pierwszy w życiu. Skoro tak twierdzisz, mam kilka pytań. Mój czas ci należy do mnie, człowieku. Jestem wiernym sługą mojego pana i tylko do niego należy moje życie. Tylko on może zaspokoić twoją ciekawość
Jeżeli oczywiście zechce. Gdzie znajdę twego pana? Tam, gdzie życie ściera się ze śmiercią. Na granicy dwóch światów. Śmiertelników i umarłych. Nie rozumiem. Belial nagrodzi swe sługi, a mój mistrz jest krwią z jego krwi. Odszukaj śmierć, a odnajdziesz mego mistrza. Tak, oczywiście eremita zniknął. Zadanie się nam jeszcze nie wykonało, ale nie martwcie się, już za chwilę będzie ono wykonane. Eremitę możemy znaleźć w miejscu, gdzie spotkaliśmy Balayareta. Tak, tego gościa oczywiście, który zdradził pradawnych. Teleportujemy się więc do obozu orków i przebiegniemy się na szybko w to miejsce, żeby typa oczywiście pokonać. Mam nadzieję, że dobrze biegnę. Wydaje mi się, że jak najbardziej. Tak, biegniemy dobrze. Powinno pójść sprawnie. Witam serdecznie. Śmierć upomniała się o twą duszę, śmiertelniku. Nie sądzę. Nikt nie będzie niepokoju mojego pana. Widzę, że chłop ma tchnienie śmierci. Ale nie przejmujemy się. On ma oczywiście przy sobie wszystkie chromaniny, wyciąg magicznej energii, życia, piersi maga 2 oraz kosztur maga. Zadanie jest, moi drodzy, zakończone. Teraz zadanie, którym się zajmiemy, tylko wolałabym to może zrobić w okolicy już starej kopalni. To zadanie związane z naszym przywództwem. Obóz fanatyków, stara kopalnia. Możemy sobie, moi drodzy, przyzwać Bartolo i sprawić, że chłop nie będzie negatywnie do nas nastawiony. Widzę, że Kyle robi jakieś dziwne rzeczy. Także, moi drodzy, to jest moment na odpalenie sobie cheatów. B, Marvin. B. Mamy test mode odpalony. I teraz tak, robimy sobie następujące rzeczy. Przyzywamy sobie Bartolo za pomocą kodu, tylko tak, insert, EBR, 106, Bartolo. On będzie nas oczywiście bił, także weźmiemy sobie cheat goda najpierw. Tak, oczywiście wszyscy inni ludzie też będą nas bili. To jest dosyć dziwna sytuacja. Więc szczególnie siekacz postanawia nas lać. To jest trochę bardzo dziwna sprawa. Widzę, że siekacz ma naprawdę buta. Zwycięzca bez dwóch zdań. Nie wiem, czy oni strzelają do mnie wszyscy. Wiecie co? Zrobimy tak. B42B. I się wczytamy normalnie. Wydaje mi się, że jednak logiczniej będzie to zrobić poza obozem. Takie mam jednak odczucia, że będzie wygodniej. Zawsze tak się dzieje. Nie potrzebujemy tylko i wyłącznie z Bartolo porozmawiać, więc to nie jest jakieś nic wielkiego. Także jeszcze na szybko się przebiegnę w inne miejsce. Ale tak, na czym polega zadanie? Bartolo, jak widzicie, nas bije. Natomiast możemy zmienić jego nastawienie do nas. Możemy sprawić, że nie będzie nas bił, tylko będzie nastawiony do nas przyjaźnie. W tym oto sposobie zaraz zobaczycie, co należy uczynić, żebyśmy to mogli zrobić. Nie, wyjdziemy sobie na jakiś taki plac właśnie, gdzie kompletnie nic się nie dzieje. Na przykład tutaj. I teraz robimy powtóreczkę. Tak. Insert. EBR. 106 Bartolo. Od razu sobie odpalimy cheat goda, żeby mnie nie bił. I teraz tak. F2. I teraz tak. Set. Perm. Tylko. Perm attitude.
friendly. Okej, udało się. Teraz musimy wejść w Bartolo. Najlepiej będzie wyrzucić mu dodatkowo broń. Także zrzućmy ją gdzieś tutaj. Nie jest mu już potrzebna. I teraz wchodzimy sobie w konsolę i będziemy mu jeszcze zmieniać dodatkowo gildię. Edit Abilities. Guild robimy sobie na 0. I teraz możemy powrócić do bezimiennego. Widzę, że coś nie zadziałało. A powinno zadziałać. Sprawdzimy, czy na pewno mu się gildia zmieniła. Tak, gildia brak. Kurczę, no. Wiecie, robiłam to i dawało radę. Jeszcze możemy zrobić tak, że wejdziemy w bezimiennego. Zrobimy F2. Edit Focus. Guild 0. I teraz? Widzę, że Bartolo ma ze sobą jakiś problem. W ogóle widzicie też, że Bartolo jest nieśmiertelny. To nie jest dobra jakaś nowina. Kurczę, nie wiem dlaczego się nam to zepsuło. F2 może jeszcze raz zrobimy. Set Perm Attitude Friendly. Powinno zadziałać. Kurna, no widzę, że Bartolo jest jakiś bardzo uparty dzisiaj. F2. Edit Abilities. Zrobimy mu jeszcze NPC Type na 0. No, gildie ma 0, więc powinno działać. O, proszę. Mamy. Witaj, przyjacielu. Działa. No i co? Możemy z nim oczywiście teraz porozmawiać. Melkor nie żyje. Dobra robota. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Oto pełnomocnictwo. Weź też tę zbroję. Zasłużyłeś na nią. I pamiętaj, komu to zawdzięczasz. A teraz odejdź. Przepuść mnie. Okej. I zadanie jest oczywiście niewykonane. Natomiast widzę, że dostałam jakąś zbroję. Czyżby to była zbroja magnata? Ciężki pancerz magnata. Możemy go założyć. Dobra. Wyłączymy sobie chwilowo cheaty. Zapiszemy się. I w teorii jesteśmy teraz magnatem. Ale w praktyce zostaniemy szefem obozu. Dzięki temu zadanie się wykona. Więc idziemy jeszcze na szybko do Kazmira, powiadomić go, że zostaniemy szefem. Tylko nie tędy. No i co? I wydaje mi się, że będziemy mieli też to zadanie już z głowy. Jeżeli chodzi o zadanie towarzysz, czyli zadanie ze skrzypkiem, nie ma jakichś większych problemów z wykonaniem go. To znaczy skrzypek ogólnie, podobno opłaca się go właśnie zgubić, a potem sobie go przyzwać w 6 rozdziale i zacząć coś działać. On na bieżąco komentuje nasze działania. To co zrobiliśmy w grze, to co robimy. Także no, cóż. Kazmir. To nie było zbyt mądre. Witam cię. Witaj. Słychać to zależy. Nie to. Muszę z tobą porozmawiać. Dla ciebie zawsze znajdę czas. Bartolo powiedział, że kiedy rozwiążę problem z Melkorem, będę mógł zdecydować o tym, kto zostanie przywódcą obozu. Wiem, co chcesz powiedzieć. Jeżeli załatwisz Melkora, zostaniesz szefem. To powiedział Bartolo? Tak, dał mi pełnomocnictwo. Sam zobacz. Ale ostateczny wybór należy do mnie. A więc, co postanowiłeś? Nie było zbyt mądre. Przykro mi, to zbyt nęcąca propozycja. Rozumiem cię doskonale. Jednak nie łudź się, że to łatwe zajęcie. Pamiętaj, że skrywane poczucie władzy daje większą satysfakcję niż jawnie sprawowana potęga. Hmm? Nic.
Tak sobie tylko filozofuję. W pełni zasłużyłeś na to wyróżnienie. Muszę przyznać, że poczułem coś na kształt ulgi. Jestem już stary i zmęczony. To dla mnie najwyższy czas na zmianę. Mam tu przyjaciela, który żyje na uboczu. Dam ci jedną radę. Nie ufaj magnatom. Mogą sprawiać wrażenie potężnych i wpływowych ludzi, ale pamiętaj o tym, że to zwykli przestępcy. Ci strateńcy zrobią wszystko dla Rudy. Pamiętaj też, że wrogów trzeba trzymać bliżej niż przyjaciół. Zrozumiałem. Będę miał oczy dookoła głowy. Bywaj więc, Kazmir. Uważaj na siebie, przyjacielu. Takim oto sposobem kolejne zadanie ląduje na naszej liście zadań zakończonych. Fajnie. Jak my z tym teraz wszystkim stoimy? Mamy zadanie towarzysz. Ogólnie jeżeli chodzi o zadanie zaginiony strażnik, to jest ono totalnie zbugowane. Ponieważ no, nie jesteśmy w stanie nic już z tym zrobić. Kowal Argorn, no to nie mieliśmy tych 20 punktów na to. Zostało nam zadanie spotkanie i towarzysz. Jesteśmy w stanie wykonać oba te zadania, jeżeli... Mogę przejść? O, nowy szef. To teraz twojego dupka będę pilnował. Skoro tak bardzo to lubisz... Robię to z przyjemnością. Pozbywając się Melkora udowodniłeś, że lepiej stać po twojej stronie. Mhm. No proszę, awans społeczny kopnął cię w dupę. Może to i dobrze. Gdyby Melkor został szefem, to pewnie nie pożylibyśmy zbyt długo. Jakby to, to pamiętaj, kto pomagał ci w machaniu mieczem. Mhm, jasne. Mogę prze... Dobra, moi drodzy, zostały nam dwa zadania. Z czego, jeżeli chodzi o skrzypka, no to... Może później go przyzwiemy. Chwilowo, zmienimy sobie tak zwany rozdział. Mogę przejść? Chłopie, a możesz nie wchodzić mi w drogę? Dobra, F2. SH. Nie, nie SH. Insert SH. Mamy story helpera i zmieniamy rozdział na 4. Może być... Pewnie masz rację. Nie wiem, może niech będzie poszukiwanie składników do Ulmulu. Dobra. Mamy zmieniony rozdział. Więc możemy teraz biec do Diega. Zadanie w dzienniku będzie niestety. Droga do świątyni śniącego poszukiwania Ulmulu. Natomiast trudno się mówi. To są zadania, które nam tutaj zostaną w dzienniku. Pomoc magów ognia również. Chyba, że... Albo dobra, niech już tak będzie. Już tak wybrałam, to już tak zrobimy. Chodzi o to, że chciałabym oczywiście spróbować... Wypijmy za nowego szefa. Wypijmy. Chciałabym oczywiście spróbować naprawić zadanie ze spotkaniem przyjaciół. Jest to możliwe. Dzięki. Jest to możliwe, więc biegnijmy teraz do Miltena powiedzieć mu o spotkaniu. Porozpiły się nam potwory, natomiast no nie będę ich wybijać, no bo mamy to wszystko jakby szczytowane, prawda? One naturalnie nie powinny już tutaj być, bo w 6 rozdziale, jak zauważyliście zapewne, nic się już nie odradza. No, więc zostawimy wszystkie potworki, niech one sobie tutaj żyją. My tylko przejdziemy się do Miltena, później do Diego i ruszymy na spotkanie, żeby tylko wykonać questa. I później zostanie nam już tylko towarzysz do zrobienia. Dobrze, jesteśmy przy Miltenie. Witaj. Przysyła mnie Diego. Powiedział, żebyś ruszył swoje wielkopańskie dupko i poszedł na spotkanie. Hehe, tylko ten stary złodziej tak się do mnie zwraca. Pójdę z chęcią. Tylko muszę jeszcze coś sprawdzić. Wracaj do niego. Powiedz mu, że spotkamy się na miejscu. Mhm. Do zobaczenia! Jasne. Nie wiem, czy wyłączałam Marvina, także teraz co zrobimy. I co, biegniemy do Diego. Widzę, że ktoś sobie wyszedł ze starego obozu. Fajnie się, chłopie, masz. No cóż. Ale jak widzicie, fajnie, że jest jakaś tam możliwość, żeby te zadanie jednak ponaprawiać. To jest na pewno rzecz w miarę przydatna. Także
postaramy się. Chcę, żebyście po prostu zobaczyli, jak te zadania się robi i jak to wszystko wygląda. Więc taki luźny, bonusowy odcinek, gdzie właśnie naprawiamy sobie zadania, myślę, że będzie dobry. Oczywiście sprawdzałem to wszystko już przed odcinkiem właśnie, czy to da się tak zrobić. No i wychodzi na to, że się da. Witam cię, Diego. Witaj! Rozmawiałem już z Mintenem. I co powiedział? Musi jeszcze coś sprawdzić i spotka się z nami na miejscu. Wszyscy magowie są jak koty, które chodzą tylko własnymi ścieżkami. Dobra, nie stoimy tu jak kołki. Chodź za mną. Okej, okay, no to idziemy na spotkanie. Gorzej, że jak będziemy wybijać stworzenia, to mi wpadnie exp, który nie powinien mi wpaść. No dobra, trudno się mówi. Nie będziemy tego brali pod uwagę. Mam nadzieję, że to tylko ta jaszczurka. No niestety, jeżeli się nam coś natrafi pod miecz, no to nie będzie niestety wyjścia. Szczególnie, że jak widzicie, no Diego poluje. I aż postanowił przejść rzeką. Dobra, no trudno się mówi. I tak nie wbijemy już raczej nowego poziomu. Nie będę z nich nawet niczego zbierać, bo to nie ma prawa bytu, oczywiście. Powinno tych potworów w ogóle nie być. Z tego co kojarzę, udajemy się w okolice... Udajemy się w okolice miejsca, gdzie znajduje się kamień ogniskujący, którego szukamy razem z Miltenem chyba? Tak mi się wydaje, chyba że miejsce spotkania zostało zmienione. Ciężko mi powiedzieć. Zaraz zresztą się dowiemy, dokąd biegniemy. Ewentualnie biegniemy do... Okej, okay, fajna jaszczurka, fajna. You spin me round, round, baby, round, round. Okej, okay, no widzę, że expa będę miała dodatkowego trochę. Natomiast no trudno. Nie da nam to nowego poziomu. Tak jak myślałam, biegniemy tutaj właśnie w górkę. Sam mogliśmy sobie jeszcze przyzwać skrzypka do towarzystwa. Wiecie co, chyba to zrobię. Już wypróbujmy to. Insert. Kod na skrzypka jeszcze na szybko. ORG. Podłoga 802 skrzypek. W końcu ktoś wysłał Gomeza do Beliara. Najwyższa pora. Sam się o to prosił. Już za długo szaleniec rządził w kolonii. Tylko nie mów, że teraz twoja kolej. Skrywane poczucie potęgi jest dużo przyjemniejsze niż jawnie sprawowana władza. Ale wystarczy mi świadomość, że uwolniłem świat od kolejnego uzurpatora. Cóż za skromność! To pewnie wrodzona wada, co? Jak tam sobie chcesz? Ja na twoim miejscu zrobiłbym porządek w całej kolonii. Na szczęście nie jesteś na moim miejscu. Jeszcze nie, przyjacielu. Odsuń się! Mhm. Zdaje się, że zmierzyłeś się z jednym z magnatów. Być może. A jak wyglądał? Czarne wąsy, wredna morda, szeroki miecz. Tak, nazywał się Król. Był prawą ręką Gomeza. Obciąłem temu szaleńcowi wszystkie kończyny. W tym i Kruka. Obawiam się, że możesz się mylić. Widzisz, niektórzy umarli posiadają niezwykle denerwujący dar. Mianowicie? Potrafią wrócić do życia. Uwierz mi, że jeszcze spotkasz się z Krukiem. Najwyżej zabiję go jeszcze raz, ale tym razem zrobię to dokładnie. Odsuń! Słyszałem jakiś okropny ryk. Co to było do cholery? A, taki jeden nieumarły skurczybyk. Ale już więcej nie będzie psuł powietrza. Cholera! To dobrze, bo mało nie spajtałem się winek z Krymabią. No ja też niezbyt ucieszyłem się na jego widok. Naprawdę, wciąż mnie zadziwiasz, przyjacielu.
Dokonujesz wielkich czynów i mówisz o tym z prawie że naturalną skromnością. Gdybym cię nie znał lepiej, to mógłbym dać się nabrać na to, że w twych słowach skrywa się niezmącona przez próżność prawda. Nie próbuj zrozumieć pobudek, które mną kierują, bo czasem nawet ja mam z tym problem. O, to było prawdziwe. Zapamiętam te słowa, przyjacielu. Wiesz co? Znowu mnie zaintrygowałeś. Naprawdę? To straszne. Ale ja mówię poważnie. Nie odnosisz takiego wrażenia, że ktoś bawi się twoim... losem? Losem? No, chodzi mi o przeznaczenie. Ale kto niby miałby to robić? Jak to kto? Bogowie oczywiście. A któż by inny? Oni zawsze wtykają nosy w nasze sprawy. Mam gdzieś to, co robią bogowie. Chyba, że zaczną wchodzić mi w drogę. Ale z ciebie ignorant. A co zrobisz wtedy, jak któryś z nich zacznie plątać nici twojego przeznaczenia? Zrobię to, co uważam za słuszne. Wystarczy już tej teologii. Ruszajmy dalej. Odsuń się! Aktualnie skrzypek. Odsuń się! Nie powie już nam nic więcej. Możemy z nim jeszcze przeklikać tę sprawę areny. Odsuń się! Dobra. Właśnie sobie zablokowałam kamerę. Nie, F6 musimy sobie... O kurde, coś zrobiłam niedobrego. Już całkiem. Okej, okay, to wiecie co, wczytamy sobie grę, bo nie wiem co się stało za bardzo. Gorzej, że nie wiem gdzie się zapisałam, chyba przed skrzypkiem. Przed jego przyzwaniem, że tak powiem. No, dawaj gro. Mam nadzieję, że się nie wykrzaczysz. Na szczęście nie. Dobra, to jeszcze raz. F2, insert. Org. 702 skrzypek. Przeklikamy z nim jeszcze raz na szybko wszystko. Odsuń się! Okej, ty w ogóle powinieneś iść ze mną chyba. Wola, ja... Masz jeszcze ochotę na jakąś rozróbkę? O ile będziesz stał po mojej stronie, przyjacielu. Okej, będzie nam się trlepał obraz, bo sobie popsułam trochę kamerę. Ale nie przejmujmy się tym, dobra? Teraz możemy zrobić F5 i będziemy mieli teraz dwóch kompanów, że tak powiem. Zdejmiemy sobie pierścień prędkości, bo będzie nam trochę przeszkadzał zamiast pomagał. Wybaczcie mi za to telepanie się obrazu, naprawdę. A tak czasami bywa. Diego. No, dziękuję. Kolejne jaszczurki. Niestety musimy je zabić. Skrzypek chyba się odpalił na jakąś jaszczurkę. To niedobrze. Jeżeli się nie obejdzie bez chyba wejścia w skrzypka. Ojej. Musimy naprawić typa. Witaj! Skrzypek, idziesz za mną? Idziesz teraz, dobra. Okej, to możemy ruszać dalej. Widzę, że chłop aż wyciągnął łuk. Ciekawi mnie, czy jakieś ogary się tutaj pojawią. Mam nadzieję, że nie. O, widzę, że już są. Trudno się mówi. No, idziemy panowie? Chyba idziemy. Nie wiem, ile będzie trwał ten odcinek.
Natomiast... widzę, że skrzypek ma znowu problem. Dobra, wiecie co? Zostawię go tutaj. Chrzanić go. I tak później go jeszcze prawdopodobnie... Chociaż wiecie co? Może ja spróbuję go kliknąć. Dobra, zróbmy tak. Witaj! Wola... Ja... Możesz mnie przepuścić? Dobra, i teraz sobie wracaj, chłopie. Tam, gdzie byłeś. My idziemy za Diego. Jeszcze sobie później przyzwiemy skrzypka, żeby z nim dokończyć sprawę. I widzę, że idziemy na spotkanie do starej cytadeli. O nie, golem się odrodził. Poważnie? No tak. Chyba się nie obejdzie. Tak. Już, poczekajcie, zmienimy sobie na jakiś młotek. Albo wiecie co? Prosiej będzie. Aha, widzę, że nie mogę sobie pięści założyć. No to młotek. Mam tylko nadzieję, że nie sprzedałam młotka. Na szczęście nie. No. Dawaj. O kurde, tego expa za dużo. Ale po prostu nie wydamy już tych punktów nauki i tyle. Niech tak będzie. Kurde, myślałam, że w innym miejscu będzie spotkanie. A tu widzę, że idziemy tam, gdzie Lester w sumie siedzi. Nie by miało go na spotkaniu nie być, a widzę, że spotkanie przyjdzie do niego. No niech tak będzie. Gorzej, że chyba harpie tutaj będą. Wszędzie. Cholera. Jak nawet golem się zrespił. No to znaczy, że będzie jednak niedobrze. Pewnie zaraz zaczną drzeć japę. A może i nie? Okej, widzę, że harpi nie ma. To na pewno jakiś plus. Okej, tutaj na dół. Tutaj. Witam. Jesteśmy już na miejscu. Jak chcesz, możesz rozejrzeć się po okolicy. Pewnie już to zrobiłeś wcześniej. Możesz śmiało odpocząć, bo przeważnie zaczynamy pogadankę wieczorem. Jak będziesz gotów, to znajdziesz nas w bibliotece. W porządku, dam sobie radę. Mhm. To o czym chcieliście pogadać? A o tym i o owym. Ostatnio sporo się wydarzyło. Nie do końca wiem, co o tym myślę. Zabójstwo magów ognia to dopiero początek. Gomez oszalał. I chce nas wszystkich pociągnąć za sobą. W tej chwili jedyna rozsądna konkluzja, jaka przychodzi mi do głowy, to pozbycie się bariery. I być może pozbycie się Gomeza. A co ty o tym myślisz? Idealnym rozwiązaniem byłoby zrealizowanie obydwu pomysłów. Od początku wiedziałem, że będziesz jednym z nas. Pozostaje tylko jeden problem. Kto i jak tego dokona? To już zostawcie mi. Zajmę się tym w stosownym czasie. Jesteś bardzo pewny siebie. Wielu już próbowało i jeszcze nikt tego nie dokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Gomez sam się prosi o nauczkę. A co do bariery, to myślę, że prędzej czy później znajdę na nią sposób. Obyś miał rację. Dobrze, że nie ma Gorna, bo on by już poleciał z toporem do starego obozu. Mam tylko jedno pytanie. Czy to normalne, że Lester tak się zachowuje? No, Lester zawsze był trochę inny. Bagienne ziele zabiło mu z mózgu sieczkę. Chociaż obawiam się, że on po prostu nie przepada za kobietami. Ale bez obo, nie rzuci się na ciebie. Chyba, że sam coś zaproponujesz. Nie tam w każdym razie zawsze śpią rzucami do ściany. Co? Dobra, chyba będę już leciał. Trzymajcie się, chłopaki. Bywaj, przyjacielu. I pamiętaj, że na nas zawsze możesz liczyć.
Mhm. Trzymaj się. A z Miltenem coś? Witaj. Może? Nie. Do zobaczenia. Zadanie się wykonało? Jak najbardziej. No dobrze, fajnie. To co, zrobimy sobie może taki jakiś troszeczkę tutaj zapis taki boczny. No i co, zostało nam zadanie dalej ze skrzypkiem. Wydaje mi się... My go teraz znajdziemy koło areny oczywiście. To wiecie co, zrobimy tak. Tepnijmy się do przemytników. Pójdziemy teraz w Kimę do najbliższego łóżka, które nie wiem gdzie jest. Ale będziemy próbowali coś ze skrzypkiem jeszcze robić, że tak powiem. Powinno się to udać. Widzę, że tutaj za bardzo nie macie łóżka. To niedobrze. Bo kurczę, chciałabym się przekimać, a to jest najbliższe... Ojej, to jest najbliższe miejsce. Widzę, że Serwin akurat oddał mi łóżko. No. Mogę? Dziękuję. To co, do rana się prześpimy. Na wszelki wypadek nawet i dwa dni się prześpimy najlepiej. I pobiegnijmy teraz szybko w stronę skrzypka. Zobaczymy, czy jeszcze ma coś do powiedzenia. Ogólnie podobno, jeżeli chodzi o skrzypka, ale to może powiem wam, jeżeli nic do nas nie zagada, ani nam nie powie. Chociaż dobra, może wam opowiem już teraz przedwcześnie. Jeżeli chodzi o skrzypka, to on podobno powinien rozmawiać z nami o bogach. O wyborze między Beliarem i Nosem, Adanosem. I zada nam podobno jakieś trzy pytania. I gdy na nie odpowiemy, to wtedy... Okej... Masz jeszcze... O ile będziesz... Okej, ty za mną chodzisz teraz? No to wygląda... Witam, jest dwóch skrzypków. Witaj! To fajnie bardzo. Tu jednego by się przydało zabić, nie? Może na przykład tego. Jeśli... No. Spokojnie. Żeby mi to było ostatni raz. Może zapom... O Boże. Wola... Jak... To była piękna walka. Okej. Masz... O ile daj... No dobra. Rozumiem, że on za mną tupta. Możemy się przebiec kawałek. Moi drodzy, ogólnie to jest jak jest. W ogóle powinniśmy sobie zmienić rozdział na 6 z powrotem. F2 Insert SH Story Helper, rozdział 5. Uriziel naładowany. Mamy rozdział 6. Story Helper już mi niepotrzebny. Skrzypek. Widzę, że nic ode mnie nie chcesz i zadania nam się prawie anulowały. Pomoc magów ognia nam została, ale to jest to zadanie, wiecie, ono utknęło po prostu. Tak. Towarzysz. Skrzypek zaczyna mnie naprawdę niepokoić. Mam raczej coś o tym, że bogowie szafują moim losem. Losem każdego śmiertelnika. Może i ma rację, ale mam nadzieję, że przynajmniej jeden u mnie i że jeżeli o mnie chodzi, to dadzą sobie z tym spokój. W końcu kim ja niby jestem, żeby zaprzątać uwagę bogów? No możesz się zdziwić, bohaterze. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że nie mamy co ze skrzypkiem tutaj coś robić. Raczej. On będzie cały czas tutaj przy ognisku siedział. I tyle. I nic szczególnego.
Tu w ogóle zastanawiam się, czy mogę podnieść te rzeczy. Wygląda, że nie mogę. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że pożegnamy się w tym miejscu. Ja każę skrzypkowi pójść sobie. A my pożegnamy się w miejscu, w którym rozpoczęliśmy. Czyli przeniesiemy się do obozu orków. O kurna. O nie, nie mówcie mi, że się stało to, co myślę. Błagam was. Nie mówcie mi, że tu są wszędzie orkowie. Na szczęście chyba nie. Okej, znowu to zrobiłam. Okej, widzę, że zepsułam sobie grę. Dobra, moi drodzy, pożegnam się z wami w tym miejscu. 20:54. To chyba nie jest to, co potrzebuję. Dobrze, także inaczej pożegnamy się w tym miejscu. Niestety ja się troszeczkę zablokowałam. To nic. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten bonusowy odcinek. W kolejnym zakończymy sobie już Mroczną Tajemnicę. Trzymajcie się i cześć!